Witam Was bardzo serdecznie na kolejnej wyprawie, kolejnych wykopkach w poszukiwaniu historii. Są tu też ciekawe miejsca. Zaczynamy nie przedłużając. Zapraszam do oglądania. Pierwszy sygnał łuska. Czy to był cały nabój? To nie będzie Mosin. Ten austriacka broń. Albo i Mosin. Idziemy dalej. Takie aluminiowe deńko. Dosyć stare. Zdrut. Są jakieś ciekawe sygnały. Ten jest ciekawy. 70 prosty. Dobra, sprawdzę, będzie coś ciekawego, to pokażę. O, ten jest wystrzelony akurat. Ale to jest dosyć ciekawy. A tu był polmos, no a tu był ten. Ta łuska, no, jak można to powiedzieć. Może są jakieś numery. Coś tam jest, sobie to trzeba było bardziej wyczyścić. Taka blaszka, może to jakieś pudełeczko od czegoś było. No, wiatr się ruszył, ale to nawet dobrze. Z jednej strony dobrze, z drugiej źle. Ojej, oj, dobra. Ale nie ma już tych komarów paskudnych, no i chłodek, to się liczy. Idziemy dalej. No, myślę, że to moneta to takie trybko z zegara. Mamy chyba, myślę, że to jest to. Jest. Patrzcie się. Kurde, nie ma tego strumyka, żeby obmyć. Chyba jeszcze była iglica. Serce mocniej zabiło. Idę to trochę obmyć. Czy sprawdzimy? Tak, jeszcze jest coś. Dobrze, że w to nie wjechałem. No jest. Było calutkie. Patrzcie się. Igiełka. Ale jak będzie gdzieś woda w najbliższym potarczku, to wam wyczyszczę i pokażę tak wstępnie. Przeszukuję dokładnie to miejsce, tak wygląda to miejsce. Tak to wstępnie wygląda przy pierwszym czyszczeniu. Wstępnym, w każdym to odpadło. No dobrze, że tego nie. Ale to będzie to od ratowania. Piękny fancior. No, mówię, że się trochę chmurzy. Będzie trzeba zmykać i tak jak mówiłem. Z radością, no, oczywiście. No jeszcze tu przelecę do góry. No i zobaczymy, co będzie dalej. Dobrze zabezpieczone. A zresztą kończymy. Oto z takiego wąwozu kończymy wykopki w poszukiwaniu historii. Tak więc wyszło fajne odznaczenie niemieckie. Oby tak dalej.
zbiera się na burzę, więc będę spadał. Wyprawa była udana, tak więc jeśli filmik wam się spodobał, możecie wstawić łapkę w górę, jeśli jesteś nowym widzem, możesz mnie zasubskrybować. Trzymajcie się, do następnej wyprawy.